I believe that this nation should commit itself . 12 marca 1999 roku Polska wraz z Węgrami i Czechami dołączyła do NATO. Tym samym granice sojuszu przesunięte zostały na wschód kontynentu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie upór administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Jednak nie wszyscy za oceanem byli tym faktem zachwyceni. George Kennan, specjalista od spraw rosyjskich, uważał, że to błąd, za który Amerykanie zapłacą w przyszłości wysoką cenę. Za chwilę dowiecie się, jak doszło do rozszerzenia się NATO, a także jak wyglądały w tej sprawie rozmowy z Rosjanami. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja debiutancka książka. NATO początkowo złożone było z 12 państw. W 1952 roku do sojuszu dołączyły Grecja oraz Turcja. 3 lata później zrobiły to zachodnie Niemcy, a w 1982 roku uczyniła to Hiszpania. Jednak po zakończeniu się zimnej wojny NATO przestało odgrywać w amerykańskiej polityce decydującą rolę. Związek Radziecki przestał istnieć, więc międzynarodowa organizacja musiała wyznaczyć sobie nowe cele. Choć przeciwny jej rozszerzeniu był Pentagon, to w USA nie powstała żadna silna i zorganizowana opozycja wobec tego pomysłu. Tymczasem kwestia powiększenia się NATO o kolejnych członków dyskutowana była już podczas rozmów dotyczących zjednoczenia Niemiec. Ówczesny minister spraw zagranicznych RFN Hans-Dietrich Genscher w styczniu 1990 roku oznajmił, że sojusz nie powinien rozszerzać się na wschód. Niemca poparł amerykański sekretarz stanu James Baker. Jednak na początku 1990 roku rozmowy z Rosjanami w sprawie Niemiec utknęły w miejscu. Amerykanie zaczęli więc opowiadać się za nadaniem specjalnego statusu wojskowego dla NRD. W lutym tego samego roku w Waszyngtonie prezydent Bush i Helmut Kohl ogłosili, że choć siły NATO nie zostaną ulokowane na terenie wschodnich Niemiec, to znajdą się one pod jurysdykcją sojuszu i będą podlegać tzw. obronie zbiorowej. Wiosną 1990 roku Kreml w końcu zaakceptował zjednoczenie Niemiec. Nadal jednak trwały rozmowy na temat wojskowego statusu wschodnich Niemiec. Dopiero we wrześniu 1990 roku podczas spotkania w Moskwie Amerykanie ustalili z Rosjanami, że na tym terenie nie zostaną rozlokowane siły zbrojne innych krajów, a także nie pojawi się tam broń jądrowa. Jednocześnie w przyszłości o ich rozmieszczeniu miał decydować niemiecki rząd, uwzględniając interesy wszystkich sygnatariuszy traktatu. W lipcu 1990 roku podczas szczytu NATO w Londynie państwa członkowskie sojuszu zastanawiały się nad przyszłością organizacji. Padały nawet głosy, aby ją rozwiązać. Na to nie chcieli się jednak zgodzić Amerykanie, ponieważ w ten sposób utraciliby swoje wpływy na starym kontynencie. Chcąc utrzymać znaczenie paktu dla Europy, administracja prezydenta Busha zaprosiła 6 krajów byłego Układu Warszawskiego, a w tym Polskę oraz ZSRR, do nawiązania kontaktów dyplomatycznych. W efekcie już w listopadzie następnego roku powstała Północnoatlantycka Rada Współpracy. Nowym celem NATO stało się utrzymanie stabilności gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie. Jednak wojna na Bałkanach wyraźnie pokazała, że sojusz niespecjalnie radzi sobie z nowymi zagrożeniami. Tymczasem jesienią 1992 roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Bill Clinton. Młody i energiczny przywódca 21 kwietnia 1993 roku spotkał się w Waszyngtonie z prezydentami Polski i Czech Lechem Wałęsą i Wacławem Hawlem. Podczas rozmowy w gabinecie owalnym obaj przekonywali prezydenta Clintona, że ich kraje powinny dołączyć do NATO, aby w ten sposób zmazać linię podziału kontynentu namalowaną jeszcze za czasów Józefa Stalina. Ten pomysł bardzo spodobał się przywódcy Amerykanów. W końcu podstawą jego polityki zagranicznej było promowanie rozszerzania się demokracji na świecie. Włączenie państw Europy Środkowo-Wschodniej do struktur NATO doskonale wpisywało się w tę ideę. W lipcu 1993 roku generał John Szalikaszwili, czyli głównodowodzący połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, spotkał się z podsekretarzem obrony do spraw bezpieczeństwa regionalnego Charlesem Freemanem Jr. Wojskowy, choć był przeciwnikiem rozszerzania sojuszu, to jednocześnie dopuszczał współpracę z nowymi krajami na polu misji pokojowych. Dlatego zaproponował Freemanowi zorganizowanie szkoleń dla wojsk państw byłego Układu Warszawskiego. Chciał też, aby powstały wielonarodowe połączone siły zadaniowe. W tym samym czasie Pentagon wysłał do Białego Domu opinię, z której wynikało, że ewentualni nowi partnerzy sojuszu powinni wnosić wkład do struktur sojuszu, a nie być jedynie jego konsumentami. Jesienią 1993 roku opracowany został program Partnerstwo dla Pokoju, zakładający współpracę wojskową z wszystkimi państwami dawnego Układu Warszawskiego. Zwolennicy rozszerzenia NATO przekonywali, że obiecując krajom Europy Środkowo-Wschodniej przystąpienie do tej organizacji, przyspieszy to reformy społeczno-gospodarcze w tych państwach. Charles Gatti, specjalista do spraw Europy Wschodniej z Departamentu Stanu, uważał, że nowe demokracje są niezwykle kruche i bez impulsu z zewnątrz postkomuniści wkrótce przejmą tam władzę, co może doprowadzić do zahamowania wolnorynkowych przemian. Pomysł rozszerzenia NATO spodobał się też ministrowi obrony Niemiec Volkerowi Rue, a także sekretarzowi generalnemu NATO Manfredowi Wernerowi. We wrześniu 1993 roku Borys Jelcyn zaproponował Amerykanom objęcie państw Europy Środkowo-Wschodniej wspólnymi natowsko-rosyjskimi gwarancjami bezpieczeństwa. Biały Dom nie był tym jednak zainteresowany. 27 września 1993 roku Bill Clinton przedstawił na forum ONZ swój pomysł rozszerzenia demokracji na świecie poprzez wolne instytucje. Miesiąc później sekretarz stanu USA Warren Christopher powiedział w Rzymie podczas sesji plenarnej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, że NATO będzie się rozszerzać w ramach ewolucji. Dał też do zrozumienia, że aktywny udział w partnerstwie dla pokoju może stanowić przepustkę do członkostwa w NATO. Tymczasem na rzecz włączenia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego aktywnie działała amerykańska Polonia. W grudniu 1993 roku została zorganizowana masowa akcja pisania listów do Białego Domu. Miesiąc później do Europy Środkowo-Wschodniej wybrała się pochodząca z Czech Madeleine Albright, ówczesna ambasador USA przy ONZ-cie. Przekonywała Europejczyków ze wschodu Starego Kontynentu, że partnerstwo dla pokoju stanowi etap przejściowy poprzedzający członkostwo w sojuszu. W styczniu 1994 roku prezydent Clinton pojawił się w Brukseli, gdzie oznajmił, że Partnerstwo dla Pokoju przyspieszy proces ewolucji sojuszu w kierunku rozszerzenia NATO. Straszył europejskich sojuszników przed destabilizacją na wschodzie, jeżeli Zachód pozostanie bierny. 10 stycznia 1994 roku program Partnerstwo dla Pokoju został oficjalnie przyjęty. Zakładał on zapewnienie stabilności w Europie poprzez zwiększenie przejrzystości budżetów obronnych, a także umacnianie cywilnej kontroli nad wojskiem oraz wspólne ćwiczenia. Z Belgii Bill Clinton udał się do Pragi, gdzie oznajmił przedstawicielom państw Europy Środkowo-Wschodniej, że członkostwo ich krajów w NATO jest tylko kwestią czasu. Choć sprawy nabierały tempa, Kreml nie reagował. Jelcyn uznał, że partnerstwo dla pokoju to element politycznej gry Zachodu i że zastąpi to tym samym politykę rozszerzania sojuszu o kolejne państwa. Tymczasem w lipcu 1994 roku Bill Clinton pojawił się w Warszawie. Jego przybycie do Europy miało uspokoić polskich polityków, którzy obawiali się, że partnerstwo dla pokoju oddali członkostwo Polski w NATO. Podczas wywiadu udzielonego polskiej telewizji prezydent Clinton stwierdził, że jego zdaniem sojusz zostanie rozszerzony. Dodał też, że zanim tak się stanie, musi powstać harmonogram opracowany razem z pozostałymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego. W 14 kwietnia 1994 roku Benjamin Gilman z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów zgłosił projekt ustawy popierającej członkostwo Polski, Węgier, Czech i Słowacji w NATO. Ustawa pozwalała prezydentowi USA m.in. na samodzielne podejmowanie decyzji w kwestii dostarczania sprzętu wojskowego krajom, które wyszły spod dominacji komunizmu. Równocześnie w Senacie pojawiły się też inne projekty ustaw popierających aspiracje członkowskie państw spełniających standardy sojuszu. W listopadzie 1994 roku zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat przyjął NATO Participation Act zakładający wsparcie dla krajów starających się o członkostwo w międzynarodowej organizacji. Równocześnie zastępca sekretarza stanu Strobe Talbot, a prywatnie bliski przyjaciel prezydenta, z którym Clinton mieszkał w jednym pokoju podczas studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim, zaczął otwarcie popierać ideę rozszerzenia NATO. Jako znawca Rosji przekonywał, że będzie stanowić to polisę ubezpieczeniową na wypadek nieprzewidywalnych zmian w rosyjskiej polityce. We wrześniu 1994 roku Kongres przedstawił Contract with America, zakładający powiększenie sojuszu. W grudniu 1994 roku podczas szczytu KBWE w Budapeszcie Jelcyn wygłosił tyradę przeciwko NATO. Prezydent Rosji stwierdził, że USA pogrążają Europę w tak zwanym zimnym pokoju. Rosjanie zrezygnowali z podpisania dokumentu programowego Partnerstwa dla Pokoju. Przez następne pół roku administracja Clintona zajmowała się naprawianiem relacji z Moskwą. Nie było to łatwe. W tym czasie Rosjanie prowadzili wojnę w Czeczenii. W styczniu 1995 roku Talbot przedstawił rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych dwa rozwiązania. Umowę NATO-Rosja lub wspólną komisję stałą. Miesiąc później rosyjski MSZ napisał do Białego Domu, że Moskwa może zaakceptować rozszerzenie NATO tylko pod dwoma warunkami. Na terenie nowych państw członkowskich nie może się pojawić ani broń jądrowa, ani wojska sojusznicze. Ministerstwo pospieszyło się jednak z tą opinią, a prezydent Rosji, jak tylko się o tym dowiedział, wszystkiemu zaprzeczył. W międzyczasie na Kreml stale docierały kolejne listy od prezydenta Clintona, który zapewniał Borysa Jelcyna, że NATO nie jest antyrosyjskim sojuszem. Pisał też, co brzmi absurdalnie z dzisiejszej perspektywy, że Rosja w przyszłości też może zostać członkiem NATO. W maju 1995 roku amerykański prezydent pojawił się w Moskwie. Jego wizyta miała związek z obchodami 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się głosy, że prezydent w ten sposób popiera rosyjską politykę w Czeczenii i Iranie, któremu Moskwa zaoferowała pomoc w budowie reaktora jądrowego. Na Clintona spadła więc fala krytyki. Amerykański prezydent zdawał sobie jednak sprawę, że tylko w ten sposób może uspokoić kremlowskich polityków. Podczas rozmów w Moskwie Jelcyn miał go podobno poprosić o to, aby proces rozszerzenia NATO został opóźniony na kilka lat. Do rozmów obie strony miały powrócić dopiero po 2000 roku. Clinton zdecydowanie odmówił. Obiecał jednak, że harmonogram rozszerzenia sojuszu opublikowany zostanie dopiero po wyborach prezydenckich w Rosji. Choć między stronami nie doszło wtedy do porozumienia, to Kreml nieco spuścił z tonu, przystępując do Partnerstwa dla Pokoju. W listopadzie 1995 roku w Dayton w stanie Ohio podpisany został układ kończący wojnę w Bośni i Hercegowinie. Zakładał on m.in. powstanie strefy zdemilitaryzowanej. Od stycznia następnego roku miała być ona nadzorowana przez kierowane przez NATO tzw. siły implementacyjne. Jeszcze jesienią 1995 roku w tej sprawie w mieście Hyde Park w stanie Nowy Jork spotkali się prezydenci Rosji oraz USA. Jelcyn zgodził się na udział Rosjan w siłach implementacyjnych, co było przełomem w obustronnych relacjach i stanowiło furtkę dla kolejnych decyzji w sprawie NATO. 20 marca 1996 roku sekretarz stanu Warren Christopher wygłosił w Pradze przemówienie, w którym ogłosił, że rozszerzenie NATO wkrótce stanie się faktem. Jednocześnie Amerykanie w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji przez pewien czas unikali jak ognia ogłaszania jakichkolwiek konkretnych dat przyjmowania nowych członków do NATO. Clintonowi bardzo zależało na tym, aby Jelcyn pozostał steru rządów. Zwycięstwo jego konkurenta, komunisty Gennadija Zjuganowa mogłoby całkowicie pogrzebać temat rozszerzenia sojuszu. W międzyczasie w lipcu 1996 roku Kongres upoważnił prezydenta do przyznania Polsce, Węgrom i Czechom pomocy w wysokości $60 milionów na potrzeby przygotowań do członkostwa. Gdy Borys Jelcyn zaskakująco zwyciężył w wyborach, w Białym Domu zapanowało uczucie ulgi. Przez kolejnych 6 miesięcy sprawa NATO utknęła jednak w miejscu, ponieważ prezydent Rosji pozostawał nieuchwytny i znalazł się pod stałą opieką lekarzy. W grudniu 1996 roku wiceprezydent USA Al Gore oraz premier Rosji Wiktor Czernomyrdin spotkali się w Lizbonie przy okazji posiedzenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Amerykanie zgodzili się wprowadzić zmiany w traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Dotychczasowe ograniczenia opierały się na podziale wschód-zachód. Stany Zjednoczone zaakceptowały rozwiązanie wprowadzające limity na poszczególne państwa, co było ustępstwem względem Rosji. Równocześnie w Brukseli podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO Warren Christopher zapowiedział, że nie ma planu ani potrzeby rozmieszczania broni jądrowej na terenie któregokolwiek z nowych państw członkowskich NATO. Rosyjski premier Jewgenij Primakow zgodził się rozpocząć rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia. Jako że wiele wskazywało na to, że to bardziej Rosja niż USA rozdaje karty w tej sprawie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły poważnie zastanawiać się nad tym, czy aby na pewno członkostwo w sojuszu zapewni im realne bezpieczeństwo. Podczas szczytu w Helsinkach w marcu 1997 roku rosyjski prezydent ogłosił, że obie strony uzgodniły porozumienie zakładające zakaz rozmieszczania broni jądrowej na terenie nowych państw członkowskich, rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej i wykorzystywania infrastruktury wojskowej z czasów Układu Warszawskiego. Natomiast Bill Clinton zapowiedział, że jego kraj będzie wspierać Rosję w jej staraniach o dołączenie do Światowej Organizacji Handlu, Klubu Paryskiego oraz OECD. 27 maja 1997 roku na szczycie w Paryżu 16 państw członkowskich NATO podpisało z Rosją akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa. Obie strony zobowiązały się do współpracy oraz budowy trwałego i całkowitego pokoju na obszarze Europy i Azji. Powołana do życia została stała wspólna Rada NATO-Rosja, która miała być przestrzenią do konsultacji, choć bez prawa weta dla Rosji. Poza tym NATO potwierdziło, że nie ma planów rozmieszczania broni jądrowej na terenie nowych państw członkowskich. W pierwszej kolejności do sojuszu miały dołączyć Polska, Węgry i Czechy. Biały Dom odrzucił propozycję, aby do tej grupy dołączyła Rumunia i Słowenia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niepokojów i nacisków ze strony innych państw, aby w związku z tym rozważyć akcesję np. krajów bałtyckich. To z kolei ponownie mogłoby rozgniewać Moskwę i doprowadzić do zahamowania całego procesu. W tym czasie Francja zabiegała o przyjęcie Rumunii ze względów swoich silnych związków historycznych i kulturalnych. Włochy otwarcie popierały dołączenie Słowenii jako swojego bliskiego sąsiada. Ostatecznie na spotkaniu natowskich państw w Madrycie 8 lipca 1997 roku ustalono, że na chwilę obecną przyłączone zostaną 3 kraje – Polska, Węgry i Czechy. W tym czasie więcej niż połowa Amerykanów popierała tę decyzję. Przeciwnikami były przede wszystkim osoby ze środowisk akademickich, a także dziennikarze gazety New York Times. Aby uspokoić amerykańską opinię publiczną w kwestii finansowania całego przedsięwzięcia, w 1997 roku opublikowany został raport, z którego wynikało, że koszt rozszerzenia NATO będzie kosztować amerykańskich podatników od 30 do 50 milionów dolarów w ciągu najbliższych 15 lat. Eksperci przekonywali, że roczny wydatek dla przeciętnego Amerykanina będzie równy cenie batonika. Krytycy twierdzili jednak, że są to dane poważnie zaniżone. Z kolei zwolennicy uważali, że inwestycja szybko się zwróci, ponieważ zarobią na tym przede wszystkim amerykańskie firmy. Natomiast powątpiewający w sens przedsięwzięcia kongresmeni byli przekonywani na różne sposoby. Gdy senator Robert Torricelli z New Jersey oznajmił, że jest raczej przeciwny rozszerzeniu sojuszu, przed jednym z jego lokalnych biur pojawiły się autokary wypełnione Amerykanami polskiego pochodzenia. Po protestach kongresmen ostatecznie zdecydował się zagłosować za przyłączeniem państw Europy Środkowo-Wschodniej do NATO. Takich sytuacji było więcej. Ostatecznie 30 kwietnia 1998 roku amerykański Senat stosunkiem głosów 80 do 19 przyjął rezolucję ratyfikującą włączenie do NATO Polski, Węgier oraz Czech. W grudniu 1998 roku zakończył się proces ratyfikacji we wszystkich 16 państwach. Miesiąc później Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie zaproszone do członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 17 lutego 1999 roku polski parlament wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu Waszyngtońskiego. 9 dni później poparł tę decyzję prezydent Aleksander Kwaśniewski. 12 marca 1999 roku sekretarz stanu USA Madeleine Albright spotkała się z ministrami spraw zagranicznych Polski, Węgier i Czech w Independence w stanie Missouri, a dokładniej w audytorium biblioteki Harry'ego Trumana. To właśnie tam w 1949 roku ówczesny przywódca Stanów Zjednoczonych utworzył wspólnie z przedstawicielami Europy Zachodniej Pakt Północnoatlantycki. W równie ważnym dla cywilizacji zachodniej momencie, pół wieku później, Madeleine Albright przywitała 3 nowych członków NATO, otwierając tym samym sojusz na wschodnią Europę. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału oraz zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.